Bardzo, bardzo serdecznie witam. Bóg jest dobry. Amen. Pan Jezus jest pośród nas. Mamy piękne zaplecze, piękne miejsce, w którym możemy przebywać. Kolejne, nie wiem, które z kolei już chyba organizatorzy stracili rachubę, przestali liczyć. Bo to już wiele, wiele, wiele lat odbywają się w Ustroniu dni upamiętania, dni skupienia. I tak jak w życiu, przechodzimy przez różne okresy. Raz mamy fantastyczne dni, wspaniałe tygodnie, czujemy się dobrze, ale też przychodzą trudne, przychodzą też doświadczenia, przychodzą też próby. I myślę, że historia dni upamiętania też może opisać swoje spotkania, swoje konferencje w ten sposób, że były niesamowite, były wspaniałe, były też trudniejsze, były też cięższe. Tak jak w życiu. Ale Pan Jezus jest ciągle ten sam i On jest dzisiaj z nami. Nie patrzymy wstecz, ale patrzymy na to, co dzisiaj. I wierzę, że jesteśmy tutaj w takim składzie, bo Bóg tak chciał. Bo Pan zorganizował ten czas i On jest głównym reżyserem tych dni upamiętania. My jako ludzie usługujący, organizujący, wykładowcy, a także ci, którzy tutaj dbają o was, wykonują tylko Boże polecenia. To Pan jest tym, który kocha człowieka i pragnie mu pomóc. Pierwsze nasze sesje dziś do południa, 3 sesje, będą skupiały się wokół tematu wolności. Nazwałem te rozważania Niech żyje wolność. Bo być prawdziwie wolnym to coś wspaniałego. I wierzę, że jeśli nasze serca będą otwarte, nasze duchowe uszy będą otwarte, to Bóg będzie mógł do nas mówić, a także będzie mógł Pan Jezus zmieniać nasze życie. I zakończymy 3 naszą sesję modlitwą. Będziemy się modlić, aby Bóg dotknął nas, aby uwalniał, aby rozwiązywał różnego rodzaju pęta niewoli i grzechu, bo Pan Jezus przyszedł, aby dać prawdziwą wolność. Jesteśmy tutaj po to, aby doświadczać Boga, aby doświadczyć Boga w swoim życiu, aby doświadczyć miłości Jezusa, aby przyjść do Niego i tak wpaść w Jego ramiona, aby mógł dotknąć naszych potrzeb i aby mógł zmienić nasze życie. Wiele, wiele lat temu, dzięki wsparciu, modlitwom tego zboru, także moje życie uległo zmianie. Wiele, wiele lat temu, jako młody człowiek zagubiony, też już spotykający się w różnych miejscach z różnymi ludźmi przy alkoholu, zagubiony w wieku 20 lat, mogłem spotkać się z Jezusem. I tu w Ustroniu po raz pierwszy znalazłem się na nabożeństwie, gdzie Pan Jezus, Bóg w niesamowity sposób działał. I od tamtego dnia moje życie stało się wolnym, nowym życiem. Do dziś Bogu służę. Minęło wiele, wiele lat. Przez te wszystkie lata Bóg był wierny, nigdy mnie nie zawiódł. Choć wychowałem się w domu rozbitym, w domu, gdzie alkohol siał spustoszenie. Nie miałem prawdziwego dzieciństwa. Nigdy nie doświadczyłem prawdziwej miłości ojcowskiej, tej rodzicielskiej. Całe moje życie w dzieciństwie było życiem zagubionym, pełnym nerwów, pełnym złości, przekleństwa. Były momenty w moim życiu, kiedy z biedy nie mieliśmy co jeść i w szkole podstawowej, w drugiej, w trzeciej klasie nawet pewnego dnia utraciłem przytomność, bo
taka bieda była w domu. Pamiętam nauczycielkę, która karmiła mnie swoją kanapką, którą przyniosła do szkoły. To jednak, kiedy Bóg wszedł w moje życie, wszystko pozmieniał, poukładał, bo Bóg jest Bogiem porządku. Jego miłość jest wielką miłością. Mimo, że z powodu życia zagubionego, związanego grzechem, związanego różnego rodzaju złym postępowaniem, nie udało mi się dobrze wystartować w tych młodych latach, to później Pan Bóg jednak otworzył drogę, abym mógł też skończyć szkoły, abym mógł przejść przez odpowiednią edukację. Zostałem pastorem, powołał mnie Bóg do służby. Tu były moje pierwsze kroki w tym zborze. Tutaj przez pastora tego zboru, wielkiego Bożego męża Michała Hedzika, kształtowany był mój charakter, moje powołanie do służby, moje kaznodziejstwo. Jestem Bogu za to bardzo, bardzo wdzięczny. A później Pan zaczął poszerzać granice, bo Bóg zawsze poszerza granice. Jeśli Bogu oddajemy życie, to On będzie działał i zmieniał nas, prowadził nas, będzie błogosławił nam. Udało nam się z pomocą Bożą założyć zbór w Śląskim Mieście Jastrzębiu-Zdroju. Tam do dziś jestem pastorem. Zacząłem pracę ogólnokościelną, ewangelizacyjną. Setki, tysiące kilometrów przejechanych po całej Polsce, głosząc Ewangelię, zwiastując Jezusa w latach 90. pod namiotami, w misji namiotowej. Byłem we wielu, wielu domach kultury, kinach, teatrach, salach koncertowych, gdzie głosiliśmy Ewangelię. I tak, tak jest do dzisiaj. Pan prowadzi, Pan błogosławi. Miałem także możliwość odwiedzić wiele, wiele miejsc poza granicami naszego kraju, a w ostatnich latach moją pasją misyjną stały się Indie i tam byłem już 5 razy, głosząc Ewangelię na prowincjach, we wielkich, wielkich zgromadzeniach, gdzie tysiące ludzi przychodziło, aby oddać życie Jezusowi. Dla mnie to nie ma znaczenia, czy głoszę jednej osobie, kiedy mam taką możliwość, kiedy gdzieś tam podróżuję i w samolocie, czy gdzieś tam w oczekiwaniu na kolejne połączenie mam możliwość rozmawiać z jakimś człowiekiem, czy w mniejszym gronie, na grupie, w domu gdzieś, czy w kościele, w zborze, mniejszym czy większym, bo to nie ma znaczenia. Wszędzie, gdzie są ludzie, Boże dzieci, tam jest Pan i tam jest wielkie błogosławieństwo. Czy na tych wielkich, niesamowitych nabożeństwach, gdzie Bóg zbawia setki ludzi, gdzie nawraca się wiele, wiele osób. I dziś ten sam Jezus jest pośród nas. I chcę być wśród was Jego sługą, uniżonym sługą. Chcę utożsamić się z wami. Chcę z tym Panem Bogiem, który tutaj jest, doświadczać z wami Jego mocy, doświadczać Jego miłości. I wierzę, że gdy będziemy się modlić, uzdrowieńcza moc Jezusa, uwalniająca moc Jezusa dotykać będzie waszego życia. I to jest nasz cel. To jest nasze przeznaczenie. To jest ten dzień, który dał nam Pan. Amen? Wierzysz, że to jest ten dzień, który dał ci Bóg? Wierzysz, że jesteś tutaj dzięki Jego łasce i miłości? Wierzysz, że Bóg może dziś coś uczynić z twoim życiem? Wierzysz, że może dotknąć ciebie i uwolnić dzisiaj? Jeśli tak, jeśli wierzysz, to się stanie zgodnie z twoją wiarą. I będziemy na koniec trzeciej sesji modlić się, aby Pan mógł dotykać tych, którzy mają potrzeby. W Ewangelii Łukasza jest taki inspirujący tekst, który zacytuję. Jest tam mowa o tym, co Jezus czynił, gdy zatrzymał się wśród ludzi. Ja wierzę, że Jezus tutaj jest. Że Go nie widzimy, nie możemy Go dotknąć, ale On jest pośród nas. On zatrzymał się na tym miejscu, jest tutaj, a na tej sesji chcę mówić o tym, że to ty możesz zatrzymać go dla siebie. Możesz zatrzymać go dla swoich potrzeb, dla swojego życia. Możesz zatrzymać go, aby on stał się sprawcą uwolnienia dla ciebie. Dla ciebie. Czytamy w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, że gdy zszedł z nimi, z ludźmi,
na równinę. Było tam także wielu Jego uczniów i mnóstwo ludzi z Judei i z Jerozolimy i z okolic nadmorskich, z Tyru i z Sydonu. Przybyli, żeby Go słuchać. A więc jeśli przybyliście tutaj, aby słuchać, i nie chciałbym, abyście skupiali swoją uwagę bezpośrednio na mnie, ale przyszliśmy tutaj, aby słuchać Jezusa, aby usłyszeć Jezusa, aby doświadczyć Jezusa. Oni przyszli, żeby Go posłuchać i doznać, doświadczyć ulgi w różnych dolegliwościach. A więc nie tylko słuchamy Boga, ale możemy doświadczyć uwolnienia, ulgi w różnych naszych dolegliwościach. I ci, których dręczyły złe duchy, również wracali do zdrowia. Każdy z owego tłumu pragnął przynajmniej dotknąć Go. Wychodziła bowiem z Niego moc i uzdrawiała wszystkich. Ja bardzo lubię ten fragment, bo on mówi nam prawdę o Jezusie. Wierzę i lepiej dla nas wszystkich będzie, jeśli także uwierzymy, że ten Jezus jest ten sam ciągle na wieki. On jest sprawcą tych samych rzeczy. On jest sprawcą uwolnienia. On jest sprawcą ulgi w różnych naszych dolegliwościach. On ma moc wyrzucić z naszego życia złe duchy. On ma moc przywrócić nam zdrowie, bo siła Boża, moc Jezusa jest ciągle ta sama i dzisiaj także wychodzi z Niego, aby uzdrawiać ciebie i mnie. Abyśmy doświadczali Jego moc. Taki jest Jezus. I nie mam innej filozofii, nie mam innego przesłania. Jeśli szukacie innej inspiracji, innych metod, to musicie zmienić miejsce, bo na tym miejscu mówimy o tym, że Jezus jest źródłem naszego zwycięstwa, naszego uzdrowienia, naszej wolności. W objawieniu Jana jest taki obraz, którym chcę rozpocząć. Dlatego, że w wielu przypadkach zależy od nas, na ile się otworzymy. Czasami człowiek jest nieświadom, jest w takim stanie, że nie potrafi podjąć racjonalnej decyzji. To jest zupełnie inna sytuacja. Ale jeśli rozumiemy, jeśli wsłuchujemy się, to odpowiedzialnością naszą jest otworzyć nasze życie przed Jezusem. I w objawieniu Jana jest taki obraz w trzecim rozdziale Jezusa, który stoi u drzwi i kołacze. Moglibyśmy powiedzieć puka, albo współcześnie mówiąc naciska na dzwonek i dzwoni, i dzwoni. To tak jak ktoś, kto was odwiedza i jeśli macie mieszkanie, jest dzwonek na zewnątrz albo go nie ma, a więc kołacze, puka, aby zostać puszczonym, tak Jezus stoi u drzwi i stuka, i puka. I On takim jest dziś pośród nas. I tam jest dalej powiedziane tak, jeśli kto zechce usłyszeć mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję wieczerzę z nim. Jest tutaj mowa o społeczności, o relacji, o więzi, o bliskim kontakcie, o wejściu w tę przestrzeń, którą mamy, którą jesteśmy. Temu, kto zwycięży, wszystko pozwolę zasiąść na moim tronie. Tak jak ja, odniosłszy zwycięstwo, zasiadłem wraz z moim Ojcem na Jego tronie. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A więc Jezus, który stoi u drzwi twojego serca. Od tego zaczynamy. Jezus, który puka do twojego serca. Jezus, który nie tylko chce zapytać, jak się czujesz, co tam u ciebie? Radzisz sobie jakoś? Nie. Jezus puka, aby wejść. A On wchodząc wnosi ze sobą wszystko to, kim jest. Przyszedł z całą swoją chwałą niebiańską. Przyszedł, aby dać człowiekowi wolność. On puka,
po to, aby wejść. A gdy wchodzi, gdy go wpuszczamy, to wszystko, kim on jest, zaczyna przebywać w nas, zaczyna mieszkać w nas. Ja często o tym mówię, nauczając Kościół, że tak naprawdę, gdy wpuściłem Jezusa do swojego życia, z Nim przyszło wszystko to, kim On jest. A Biblia mówi, że On jest lekarzem ciała i duszy. Że On ma moc uzdrowić wszelką chorobę. A więc tak naprawdę, wpuszczając Jezusa do swojego życia, wpuszczamy najwspanialszego lekarza. Temu dajemy przyzwolenie, który ma moc uzdrowić naszą chorobę i niemoc. Nie tylko to, przychodzi On ze swoją chwałą i wolnością. Nie tylko to, przychodzi z mocą Ducha Świętego. Ten, który zamieszkuje w nas, ma wszystko, czego potrzebujemy. Dlatego prawidłowe, takie duchowe zrozumienie obecności Jezusa w swoim życiu sprawia, że niekoniecznie potrzebuje biegać tu i tam, aby doznać uzdrowienia, aby doznać pomocy, bo ten, który jest sprawcą wszelkich przemian, może mieszkać w moim życiu. A więc kiedy wstaję rano, mogę mieć z Nim społeczność. Mogę Mu powiedzieć: Panie, nie czuję się zbyt dobrze, pomóż mi, uzdrów mnie, potrzebuję Twojej siły, napełnij mnie Duchem Świętym, Chrzcicielu w Duchu Świętym, Jezusie, Panie, mój Władco, ja tak robię, ja tak żyję i moje życie codziennie jest wypełnione Jego obecnością. Wszystko zależy od tego, czy Mu pozwolę, aby przyszedł i zamieszkał w moim sercu, aby zamieszkał we mnie. A kiedy jest ze mną, kiedy mieszka w moim sercu, tam jest dalej powiedziane, On pomoże nam zwyciężyć. Pomoże nam usiąść na tronie, na którym On usiadł. Zresztą apostoł Paweł powiada w liście do Efezjan, że możemy być posadzeni wraz z Chrystusem w okręgach niebiańskich. Jako zwycięzcy. I to powinno być końcowym rezultatem naszego spotkania z Jezusem. To powinno być tym punktem przełomu naszego życia, kiedy Chrystus zamieszkuje w nas, wypełnia nasze serca, daje nam prawdziwą wolność. Jak wygląda droga do prawdziwej wolności? Co musimy zrobić, aby tak naprawdę Chrystus zamieszkał w nas, zamieszkał w naszych sercach? Porozmawiajmy o tym dzisiaj. Wierzę, że wieczorem będziemy mieli też wspaniałą społeczność, na którą też przygotowałem coś fajnego dla was i wierzę, że Bóg będzie mówił do naszych serc i będziemy oglądać Jego chwałę, że ten dzień sobotni, 7 marca 2015 będzie dniem przełomów dla wielu z was. Po to tutaj przyjeżdżamy. Po to poświęcamy nasz czas, po to poświęcamy nasze życie rodzinne, aby wam usługiwać, by Boża chwała, by Boża moc manifestowała się w życiu człowieka. Dość już tego, przez co przechodziłeś. Dość już tego marnego, bez jakości życia. Dość już tego. Jezus chce to wszystko zmienić. On wnosi jakość nieba w twoje życie. On może sprawić, że staniesz się człowiekiem zupełnie innym, zupełnie nowym, zupełnie przemienionym. Powiedziałem sobie tak, że może jeśli masz psa, będzie dwa razy obwąchiwał ciebie, czy to ta sama osoba. Kiedy Bóg cię zmieni, kiedy Bóg cię dotknie, a może inni ludzie będą pytać, co się z tobą stało, jesteś zupełnie inny. Inaczej ci z oczu patrzy, inaczej mówisz, inaczej się zachowujesz. To są dzieła Boga w życiu człowieka. I o to chodzi w Ewangelii, o to chodzi w chrześcijaństwie, aby człowiek, który się zagubił, który żył w grzechu, mógł poznać Jego moc i Jego siłę. I musimy pozwolić, aby Jezus zamieszkał w nas. Na tej pierwszej sesji będę posługiwał się pewnymi przykładami z życia Jezusa. Będę mówił proste rzeczy, bo nie naszym celem jest komplikować przesłanie dobrej nowiny. Nie naszym celem jest mówić za wiele, aby człowiek musiał 5 razy pomyśleć, o czym ten mówca mówi. Chodzi o proste przesłanie. Bo to proste przesłanie, tak głosił Jezus, zmieniało życie ludzi. Proste przesłanie. Jest taka opowieść, którą ja bardzo lubię i wygłosiłem na ten temat wiele kazań.
różnych kazań. Kiedy posługiwałem się tym tekstem, prowadziłem nauczanie dla ludzi wierzących. Innym razem, posługując się tym tekstem, głosiłem Ewangelię na ewangelizacji. Innym razem, w jakichś rozmowach duszpasterskich, ten tekst był użyty, aby komuś pomóc. Jest to opowieść o uzdrowieniu człowieka niewidomego. W tym przesłaniu z Ewangelii Marka jest niesamowita myśl, albo inaczej powiem, jest wiele niesamowitych myśli, które mogą nam pomóc doznać przemiany życia. Przeczytam ten fragment z Ewangelii Marka, a później będziemy po kolei na tej sesji w kilku myślach ukrytych w tym tekście chcę do was coś powiedzieć. Ja czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej, dlatego kiedy czytacie tekst tutaj na tym, może on się różni, bo chyba tutaj jest prezentowana Biblia Warszawska, ale to nie ma znaczenia. Możecie porównywać to, co ja czytam. Ewangelia Marka, 10 rozdział, od 45 wersetu. I tak oto weszli do Jerycha, a kiedy wychodzili z Jerycha, on, uczniowie jego i niemała rzesza ludzi, siedział przy drodze Bartymeusz, syn Tymoteusza, żebrak niewidomy. Słysząc, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać: Synu Dawida Jezusie, zlituj się nade mną. Wielu upominało go, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Zatrzymawszy się wtedy Jezus, kazał przywołać go do siebie i wołali niewidomego, mówiąc: bądź dobrej myśli, chodź, woła cię. A on, zrzuciwszy swój płaszcz, zerwał się i przybiegł do Jezusa. Powiedział do niego Jezus: co chcesz, żebym ci uczynił? A niewidomy odrzekł: rabuni, czyli nauczycielu, żebym przejrzał. Wtedy rzekł mu Jezus: idź, uzdrowiła cię twoja wiara. I zaraz przejrzał i ruszył z nimi w drogę. Kiedy zastanawiałem się nad tym fragmentem, taka myśl pojawiła się w moim sercu. Bartymeusz nauczył się żyć przez słuchanie. Dlatego, że był niewidomym. Czy wiecie, że to, co słyszymy, kształtuje nasze życie? Dlaczego powstał ateizm? Bo ideolodzy ateizmu nauczali na ten temat, ludzie słuchali i to ukształtowało ich życie. Bartymeusz, to jest druga myśl, nigdy w swoim życiu nie widział żadnego cudu. Logiczne, nieprawdaż? Bo był niewidomym od urodzenia, a więc nigdy nie oglądał cudu Jezusa. Jedynie mógł o cudach słyszeć. Jedynie mógł o nich usłyszeć. Nauczył się także funkcjonować codziennie poprzez to, co słyszał. A więc nauczył się rozpoznawać głos, nauczył się rozpoznawać hałas, który miał miejsce wokół niego, nauczył się rozpoznawać ludzi, którzy go mijali, poprzez słuchanie. Słuch nasz ma niesamowite znaczenie. On kształtuje nas poprzez to, co słyszymy. Jeśli dziecko słyszy ciągle, że do niczego się nie nadaje, że jest nikim, że jest niczym, to ukształtuje jego życie. Jeśli człowiek słyszy, że potrafi, że da radę, że Bóg mu pomoże, że pokonasz trudności, to ukształtuje jego życie i on podejmie wyzwanie i spróbuje i wiele razy wygrywa, bo to ukształtowało jego życie, dało mu siłę. A więc jest ważne to, co mówimy. W pierwszej myśli powiem, musimy uważać, co mówimy innym ludziom. Po drugie, musisz uważać, kogo słuchasz. Bo jeśli ktoś ci będzie mówił, że to, co słyszysz na dniach skupienia, nie zadziała, to jest bujda. Ci ludzie to po prostu religijni ludzie. Religia to opium. Nie słuchaj tego, nie poddawaj się temu. Będziesz dalej w takim stanie, jakim jesteś.
Ale jeśli posłuchasz o Jezusie, jeśli usłyszysz to przesłanie, jeśli postąpisz jak Bartymeusz, bo wyobrażam sobie, że ktoś temu niewidomemu człowiekowi, który nigdy nie widział Jezusa, który nigdy nie doświadczył żadnego cudu w życiu, bo go nie widział, który nigdy nie oglądał wielkich rzeczy, które Jezus czynił, kiedy słuchał, usłyszał i to ukształtowało jego życie. Mimo, że był niewidomy, mimo, że miał dalej problem, mimo, że dalej żebrał, mimo, że dalej był bezdomnym, to usłyszał o Jezusie i coś w jego sercu zapłonęło. Coś zapłonęło w jego duszy. Coś się stało w jego wnętrzu. On postanowił, że jak tylko będzie miał możliwość i usłyszy, że Jezus jest w pobliżu, to nie zmarnuje takiej sytuacji. To nie pozwoli na to, aby Jezus odszedł. I to jest moje pierwsze przesłanie dla was. Jeśli chcesz doświadczyć uwolnienia, musisz wiedzieć, że jesteś w miejscu, gdzie jest Jezus. Musisz usłyszeć to, że On tutaj jest. I musisz wykorzystać swój moment. Chcę powiedzieć, że to jest twój moment, to jest twoje momentum, to jest twoja chwila, to jest twój dzień, który dał ci Pan, abyś mógł spotkać się z Jezusem. Aby Jezus zmienił twoje życie. Aby Jezus uwolnił cię z nałogu. Aby Jezus uwolnił cię od przekleństwa, które jest nad twoim życiem. Ten człowiek po prostu zrozumiał i uwierzył. Prawdopodobnie nigdy nie czytał Biblii. Nieprawdopodobnie, na pewno nigdy nie czytał Biblii. Bo był niewidomy, a w tamtym czasie jeszcze Biblia nie była spisana. Ten człowiek nigdy prawdopodobnie nie był w synagodze, bo był bezdomnym, był żebrakiem, był niewidomym, a tacy ludzie byli marginesem społecznym. Ten człowiek był pozostawiony przez swoją rodzinę, był sfrustrowany. Wyobrażam sobie, że jego życie było pasmem smutku, bólu, że wiele razy w ukryciu płakał. I oto on usłyszał. Kiedy usłyszał, to nawet bez Biblii, nawet bez listu do Rzymian, bez wiedzy na ten temat, wiara wzrosła w jego sercu. Bo wiecie, co pisze w liście do Rzymian? Wiara rodzi się wtedy z tego, co się usłyszy, a słyszy się dzięki Słowu Chrystusowemu. Wiara przychodzi przez słuchanie. Słuchanie Słowa Chrystusowego. I on słucha, on w praktyce tego doświadczył. My mamy dziś wielkie Biblie, mamy takie możliwości. Możemy sobie kliknąć w internecie, jaki chcemy werset i go wydrukować wielkimi literami. Możemy Biblii słuchać, możemy Biblię czytać, możemy Biblię oglądać w filmach. I oto ciągle brakuje nam tej wiary, którą miał Bartymeusz. Ale on usłyszał w swoim wnętrzu. On postanowił, że wiarą pójdzie do Jezusa. Na sesji popołudniowej, kiedy będę mówił na temat zwycięskiego życia, będę nauczał na temat wiary. To będzie taka sesja nauczania, prostego nauczania na temat chodzenia w wierze na co dzień, aby oglądać Boga od rana do wieczora w swoim życiu. On usłyszał i uwierzył. Wiara zrodziła pragnienie. I kiedy usłyszał, że to Jezus, postanowił, to było jego postanowienie, muszę wykorzystać ten moment. Wiele razy przychodzimy do naszych zborów na nabożeństwa. Mamy takie wspaniałe momenty, aby przeżyć z Bogiem cud, aby doświadczyć Bożej mocy i chwała Bogu, że wielu tego doświadcza, ale także jestem świadomy, że wielu przychodzi i odchodzi w takim samym stanie, jak przyszli. Ale gdy jest Jezus, wszystko ulega zmianie. Bóg chce zmieniać na nasze życie. Bartymeusz wykorzystał ten moment, tą chwilę, to miejsce, aby objawiła się nad jego życiem Boża moc. Dziś wołam z tego miejsca, wykorzystaj ten moment. Zachęcam, wykorzystaj tą chwilę. Wykorzystaj ten czas. Pan Jezus jest na tym miejscu. Co masz zrobić, za moment powiem, ale wykorzystaj tą chwilę. Może jesteś złamany, smutny, zagubiony, chory, zraniony. Dziś ten, który jest Panem Panów, Alfą i Omegą, ten, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, jest pośród nas. Muszę wykorzystać ten moment, tę chwilę Bożego nawiedzenia. Bóg tutaj jest. I tu jest nasza decyzja. Tą decyzję podjął Bartymeusz. Po drugie, presja ludzi.
ona jest tu pokazana. Presja ludzi jest ogromna. Bartymeusz nie uległ presji ludzi, którzy pragnęli go uciszyć i pragnęli go zniechęcić. Jeśli mówimy o Bogu, jeśli mówimy o Jezusie, mówimy o realnej wierze, mówimy o duchowych przeżyciach, zawsze będzie opozycja. Dlatego, że diabeł, szatan, nie jest zwolennikiem wypuszczania ludzi na wolność. Oj nie. Diabeł nie chce oddać swojego terytorium. Wiem, jak było z moim życiem, jak trzymał mnie mocno, jak poddawał mi różne myśli, szyderstwa, złości, śmiania się z chrześcijan, potępiania chrześcijan, przeszkadzania chrześcijanom. Pamiętam, moja mama się nawróciła, wyobraźcie sobie, i tak bardzo była zapalona dla Jezusa. Później otworzyła też swój dom, bo tak jej zależało na tym, aby też od czasu do czasu odbywała się u niej jakaś grupa domowa. Ja miałem swój pokój na górze, mieszkaliśmy razem, całą rodziną, w wybudowanym domu na wsi. I kiedy przychodzili bracia, kiedy przychodzili na modlitwę, między innymi, aby też modlić się o mnie, o naszą rodzinę, o nas wszystkich grzeszników w tym domu, to wspaniałomyślny Leszek, czyli ja, w swoim pokoju na górze robił sobie swoje party. A więc uruchamiał na cały głos to, co lubił. A lubił muzykę heavy metal, hard rock, a więc na cały głos. Biedni chrześcijanie na dole musieli usłyszeć, czym tu żyje syn tej wierzącej matki. Musieli usłyszeć, jaką ma siłę decybeli. Tak było wiele razy. Tak było wiele razy. Diabeł zawsze będzie przeszkadzał. Diabeł będzie zawsze chciał nas zgasić. Kiedy Bartymeusz zaczął wołać do Boga, natychmiast znalazło się grono ludzi, którzy próbowali go uciszyć. Którzy próbowali go zniechęcić. Którzy chcieli mu powiedzieć: zamilknij, przestań. Ale Bartymeusz się nie poddał. Jest powiedziane w 48 wierszu, wielu upominało go, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: synu Dawida, ulituj się nade mną. Ja dziś zachęcam, nie krępuj się. Wołaj. Wołaj podczas modlitwy. Krzycz do Boga. Nikt cię tutaj nie będzie potępiał, nikt ci nie będzie mówił: zamilknij. Wołaj do Pana, proś Go, podnieś swój głos, módl się. Powiedz: Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, uwolnij mnie. Jezu, pomóż mi. Wołaj do Pana. Wołaj do Boga. Tak kiedy patrzyłem na Bartymeusza, pomyślałem sobie: uparty. Był uparty jak dziecko. Bo Biblia mówi, że jeśli nie staniemy się jak dzieci, nie ujrzymy Królestwa Bożego. Musimy się zniżyć do takiej dziecinnej wiary, aby oglądać Boga w działaniu. On był uparty, jak to zbuntowane, przekorne dziecko, ale w pozytywnym aspekcie. Pozytywnie był uparty. On powiedział: nie pozwolę, aby mistrz odszedł. Nie pozwolę, aby Jezus mnie pominął. On tutaj jest i On może mi pomóc. Nie uległ presji ludzi. Wydaje mi się, że usłyszał, bo nie mógł przeczytać. Ale tak sobie wyobrażam, może ktoś przyszedł do Bartymeusza i mówi mu tak: słuchaj, zacytuję ci jeden z psalmów. Przeczytałem super psalm. Pyta się Bartymeuszu: wiesz, co to jest psalm? Bartymeusz mówi: no nie wiem. No to są takie pieśni Dawida. Pieśni Dawida. Dawid napisał taką pieśń. Piękną pieśń. Ja ci zacytuję, co Dawid napisał. Jeśli to usłyszysz i tak zrobisz, oglądał będziesz Bożą chwałę. I tak prawdopodobnie zaczął mu cytować. Słuchaj, Bartymeuszu, tam jest zapisane tak: niech mu oddają pokłon wszyscy królowie. Niech mu służą wszystkie narody. Mówił o Bogu.
I w następnym wierszu jest powiedziane tak, bo on ocali biedaka, który woła o ratunek i ubogiego, który nie ma pomocy. Myślę, że to gdzieś zapadło w sercu Bartymeusza. Zlituje się nad nędzarzem i biednych wybawi. Z ucisku i gwałtu wyzwoli ich życie, bo krew ich jest droga w oczach Jego. Myślę, że Bartymeusz to usłyszał, kiedy to zrozumiał. Miał objawienie. Mówił, jak bardzo Bogu na mnie zależy. Jestem nędzarz, jestem biedak, jestem człowiek zagubiony, jestem człowiekiem, który żyje w ucisku, w pohańbieniu, w grzechu, w nieprawości, ale gdy zacznę wołać, to on usłyszy wołanie biedaka uciśnionego i go wyzwoli, bo krew jego jest cenna. Czy wiesz, że jesteś Bożym stworzeniem? Że Bóg ciebie stworzył. Jesteśmy stworzeni przez Boga. Biblia mówi, że człowiek jest koroną Jego stworzenia. Dlatego Bogu zależy na tobie i na mnie. Jeśli pragniesz dziś pomocy, wołaj. Wołaj do Pana. Wznieś swój głos. Wołaj do Niego. Nie krępuj się, co pomyślą, co powiedzą inni. Wołaj do Jezusa, a On ci pomoże. Oczekuj dziś rzeczy wielkich. Niech to nie będzie taki czas, a posiedzę, a zobaczę, a posłucham. No i zobaczymy, co da się zrobić. Nie, ważna jest twoja postawa. Jeśli zaczniesz wołać, jeśli zaczniesz szukać Boga, jeśli przyjdziesz z odwagą do tronu łaski, bez obaw i strachu z wiarą, wtedy Pan coś uczyni. I taka postawa zatrzyma Jezusa. Czytamy, że Jezus zatrzymał się. A więc przechodził, był w tamtym miejscu, mijał tą bramę, przy której siedział Bartymeusz, szedł i nagle usłyszał, jak człowiek woła, jak Bartymeusz wzywa jego imienia, jak mówi, zlituj się nade mną, synu Dawida. I Biblia mówi, że Jezus się zatrzymał. Wiersz 49 brzmi tak. Zatrzymawszy się wtedy Jezus, kazał przywołać go do siebie i wołali niewidomego, mówiąc, bądź dobrej myśli, chodź, woła cię. W oryginalnym języku Nowego Testamentu, czyli w języku greckim, tam ten werset, to słowo, te kilka słów, bądź dobrej myśli, chodź, woła cię, mają także bardzo taki radosny oddźwięk. Tam w tym oryginalnym języku jest także powiedziane, ale masz szczęście. Jezus się zatrzymał dla ciebie. My nie mówimy, że mamy szczęście, bo nie na szczęściu to polega, tylko polega to na łasce, na miłości Bożej, że Jezus pragnie zatrzymać się przy każdym z nas. Ale dlatego, że wołam, On się zatrzymuje. Jezus zatrzymał się obok Bartymeusza. Posłuchajcie, mimo, że wszędzie było wielu ludzi, On zatrzymał się obok tego, czy zatrzymał się dla tego, który go wzywał. Było wielu ludzi, którzy szli z Jezusem, ale jeden wołał, jeden wzywał Jego imienia, jeden podnosił swój głos, jeden wołał, Panie, ratuj mnie. Jezus się zatrzymał dla tego jednego, dlatego ten jeden był dla Niego tak ważny i Ty jesteś dla Niego tak ważny, jak ten jeden. Nie myśl, że Bóg w jakiś sposób ciebie osądza. Nie myśl, że nie ma dla ciebie serca. On się chce dla ciebie zatrzymać. On chce powiedzieć, przywołajcie mi dzisiaj Bartymeusza, przywołajcie mi Andrzeja, przywołajcie mi Adama, przywołajcie mi Bożenę, przywołajcie mi Marysię, przywołajcie ich do mnie. Zatrzymuję się dla nich, bo oni wołają. Wołają do mnie. Nie pozwól, aby cokolwiek zatrzymało cię przed zatrzymaniem Jezusa. Jeszcze raz powtórzę. Nie pozwól, aby cokolwiek zatrzymało cię przed zatrzymaniem Jezusa. Nie pozwól, aby
jakiś człowiek. Nie pozwól, aby jakaś zła myśl, nie pozwól, aby jakieś emocje, nie pozwól, aby diabeł, szatan, nie pozwól. Po prostu wołaj do Pana i zatrzymaj Jezusa dla siebie. To jest to, czego najbardziej potrzebujesz. Może masz wiele potrzeb. Kiedy się nawracałem, miałem wiele potrzeb. Byłem biedny, nic nie miałem. Ale Jezus był dla mnie najważniejszy. Od tego trzeba zacząć. Potrzeby też są ważne. Nie mówię, że mamy lekceważyć potrzeby drugich ludzi. Absolutnie. Potrzeby są ważne. Ale jeśli chcesz, aby twoje życie się zmieniło, potrzebujesz Jezusa. Jeśli będziesz w tym szczery, jeśli będziesz wołał, jeśli wzniesiesz swój głos dziś do Pana, On się zatrzyma dla ciebie. Jeszcze może dwie myśli przed przerwą. Porzuć to, do czego się przyzwyczaiłeś. Jeśli chcesz być wolny, podejmij decyzję w sercu. Nie wiem, Panie, jak to będzie. Nie wiem, jakie będzie jutro, jaki będzie następny tydzień. Nie wiem, Panie. Ale chcę porzucić, chcę zostawić to, z czym żyłem przez tak wiele lat. Chcę to dziś zrzucić, chcę to dziś porzucić, chcę to zostawić. Na tym miejscu, Jezus jest tutaj, chcę to zostawić dzisiaj. Nie chcę już więcej tego mieć. 50 werset mówi nam, a on zrzuciwszy swój płaszcz, zerwał się i przybiegł do Jezusa. Moje pytanie brzmi, co dzisiaj ciebie trzyma? Do czego w życiu zdążyłeś się przyzwyczaić? Może trzeba coś porzucić, zostawić i pójść za Jezusem. Może trzeba podjąć tą radykalną decyzję, kończę z tym, nie chcę więcej tego, zostawiam to dzisiaj, porzucam to dzisiaj. Chcę iść za moim Panem. W liście do Hebrajczyków, w tłumaczeniu Biblii Warszawsko-Praskiej, pierwszy i drugi werset 12 rozdziału brzmi tak. Oto jaka rzesza świadków wiary otacza nas zewsząd. Jest wielu ludzi, którzy są świadkami tego, że porzuciwszy to, co ich trzymało, otrzymali nowe życie i Bóg im pobłogosławił. Oto jak liczna, jak wielka jest rzesza świadków ludzi wiary, którzy zaufali Bogu. Wielu jest takich. Kiedy przyjdziecie jutro na nabożeństwo, tutaj będzie pełna kaplica ludzi, którzy porzucili stare życie dla Jezusa. Którzy poszli za Nim. I to zadziałało. Bo to jest ten sam Jezus. Pozbądźmy się wtedy wszystkiego, co jest nam ciężarem. Uwolnijmy się przede wszystkim od grzechu, który zwodzi nas tak łatwo. I zmierzajmy wytrwale do celu naszych zmagań. Wpatrujmy się w Jezusa, który nas przywiódł do wiary, czyniąc ją coraz doskonalszą. Bartymeusz miał swój kabot, swój płaszcz. To była może jedyna rzecz, którą miał. Bibliści twierdzą, że w tamtych czasach taki płaszcz był symbolem upośledzenia. A więc ten człowiek niewidomy nosił ten płaszcz, aby wszyscy rozpoznawali, że jest niewidomym, że jest człowiekiem, który nie może sobie w życiu poradzić. Dlatego zezwalali mu siadać u bramy do Jerycha. On nosił ten płaszcz, który mu tak naprawdę pomagał żyć. I kiedy zatrzymał się Jezus, kiedy Jezus go przywołał, on postanowił tą jedną, jedyną rzecz, która była tym może jedynym, co go trzymało, pozostawić i pójść za Jezusem, i pójść do Jezusa. Był gotowy to rzucić. Moje pytanie jest, czy ty jesteś gotowy rzucić to, do czego się przyzwyczaiłeś? Tak wiele razy emocjonalnie do rzeczy podchodzimy. Jestem taki poszkodowany, bo jestem uzależniony. Bo pastorze, ty nie wiesz, co to jest uzależnienie. Pastorze, ty nie wiesz, jaka to jest straszna rzecz. I tak radzę takiemu człowiekowi, modlimy się z nim, ale on nie chce tego porzucić. On nie chce to zostawić. On ciągle gdzieś tam nie ma tej decyzji. No pastorze, no ale ja tak nie mogę, tak niełatwo to idzie. No musisz podjąć decyzję. To jest decyzja, to jest krok wiary. To jest stanowcze postanowienie. Wszyscy ci, którzy to zrobili, może nie wiedzieli, co będzie później, może nie mieli jakiegoś emocjonalnego zrozumienia, co się stanie, ale kiedy zaufali Jezusowi,
po prostu zobaczyli, że teraz On stał się ich ochroną, ich siłą, ich życiem. Nie ma innej drogi. Nie można pójść za Bogiem z tym starym płaszczem. Ten stary płaszcz ciągle będzie mówił o tobie, kim jesteś. To ta stara niewola ciągle będzie cię trzymała w niewoli. Musimy być z tego wyzwoleni. Musimy porzucić ten ciężar, który nas przytłacza. Musimy podjąć decyzję, dość tego bagażu, więcej go nie będę nosił. Zostawiam to, rzucam to. Bo Bóg, nim da coś nowego, pragnie, abyśmy zrzucili z siebie to, co stare. Bo kiedy Bóg mówi, oto czynię wszystko nowym, jest taki wspaniały werset apostoła Pawła, który brzmi, że w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. Stare przemija, a wszystko staje się nowym. A więc, aby było nowe, musi przeminąć stare. Abym zaczął nowe życie, muszę zerwać ze starym życiem. Nie ma innej drogi. Nie można tego pogodzić. Nie możesz pójść za Jezusem. Fajnie, dobrze się tu czuję. Fajnie tu jest, fajnie śpiewają, super atmosfera. Podoba mi się wśród tych wierzących, ale poza tym w swoim życiu chcę dalej chodzić w starym płaszczu. Nie ma takiej opcji. Po prostu jesteś skazany na porażkę. Nie da rady. Nie ma szans. To jest brutalne. To jest może legalistyczne, ale nie ma innej możliwości. Muszę zostawić to, co stare, abym mógł się przyoblec w to, co nowe. I Pan Jezus pyta się Bartymeusza, co chcesz, abym ci uczynił? Co chcesz, Bartymeuszu, abym zrobił dla ciebie? Wierzę, że Bóg, patrząc na nas dzisiaj, pyta się, po co tu przyjechałeś? Co chcesz, abym ci uczynił? Po co tu jesteś? Jaka jest twoja prośba? Co byś chciała? Co byś chciał? Powiedz mi. No powiedz mi. Myślicie, że Pan Jezus nie wiedział, że On jest niewidomym? Wiedział. Ale On chciał usłyszeć Jego serce. On chciał usłyszeć Jego pragnienia. W 51 wersecie czytamy, powiedział do Niego Jezus, co chcesz, abym ci uczynił. A niewiadomy odrzekł, mistrzu, żebym przejrzał. Wtedy rzekł mu Jezus, idź, wiara cię twoja uzdrowiła. I zaraz przejrzał i ruszył z nim w drogę. Jezus wiedział, że nie widzi, że jest chory, że potrzebuje uzdrowienia. On wiedział wszystko o Bartymeuszu. On wie wszystko o ciebie. On wie, jak żyjesz, co robisz, kim jesteś. On cię widzi każdego dnia. Nie myśl, że przed Bogiem cokolwiek ukryjesz. Możesz ukryć przed ludźmi, możesz ukryć przed pastorem, możesz ukryć przed swoją rodziną, możesz ukryć przed szefem w pracy, ale nie ukryjesz przed Bogiem. I Biblia mówi jeszcze w dodatku, że wszystko, co jest ukryte, będzie odsłonięte na dachach. Nic nie da się ukryć. Widziałem takich wielu, którzy kombinowali, którzy robili coś po kryjomu. Przyszedł czas, kiedy to zostało zdemaskowane. Bo Biblia mówi, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Nie da się z siebie naśmiewać. A więc Bóg widzi i wie. On wie, że jesteś związany i zniewolony. On wie, że masz rozwalone życie. On to widzi. On wie, że jest ci ciężko. Ale On chce usłyszeć od ciebie, że tego chcesz. Że chcesz zmiany swojego życia. Że chcesz, aby twoje oczy się otworzyły. Że chcesz, aby twoje życie uległo transformacji, przeobrażeniu. Że tego chcesz, że tego pragniesz. On chce usłyszeć twoje wołanie. W liście Jakuba jest taki werset, który brzmi tak. Nie macie, bo nie prosicie. I jak tu się sprzeczać z Biblią? Biblia mówi, nie macie, bo nie prosicie. Wołaj, wzywaj. Wiecie, Bartymeusz, zastanawiałem się nad tym, Bartymeusz mógł poprosić o wiele rzeczy. Bartymeusz mógł poprosić o złotą laskę niewidomego. Panie, chciałbym chodzić ze złotą laską. Niech wszyscy widzą, jaką mam laskę. Złotą. Kij niewidomego. Zamiast biały, złoty. Bartymeusz mógł poprosić o Mercedesa z kierowcą, który by go woził. Powiedzieć, Panie, chcę szofera i chcę Mercedesa. Nie widzę, nie mogę trafić nigdzie, niech mnie wozi.
Mógł także powiedzieć: Panie, pragnę nawigację satelitarną. Z pięknym głosem hołowczyca, który będzie mi mówił: skręć w lewo, skręć w prawo, idź prosto, zawróć. Ale problem w tym, że ciągle byłby niewidomy, że ciągle byłby chory, że ciągle jego życie by było w ciemnościach, ciągle jego życie byłoby nieprzemienione. Co z tego, żeby miał te wszystkie rzeczy zewnętrzne, jak nie miałby tego, czego pragnął najbardziej wewnątrz? Co jest dla ciebie dziś najważniejsze? O co byś poprosił Boga? Żeby ci dał kasę? Żeby ci dał dom? Pracę? Czy wiesz, że Bóg to wszystko może dać? On to może uczynić. On może ci pobłogosławić. On ma możliwości rozwiązania tych sytuacji. Nie dzieje się to błyskawicznie, automatycznie. On oczekuje na nasze zaufanie i wiarę, jeśli pójdziemy za Nim. Ale najbardziej potrzebujemy naszego przeobrażenia. Aby tam, gdzie jest ciemność, zaświeciło światło. Abyśmy zostali przemienieni od naszego wnętrza począwszy. Biblia mówi, że człowiek, który nie oddał życia Bogu, ma oczy, a nie widzi, ma uszy, a nie słyszy, ma serce, a nie czuje. A więc potrzeba, aby Jezus przyszedł i to zmienił jako coś priorytetowego, najważniejszego w naszym życiu. Kiedy to zaczyna mieć miejsce, kiedy staje się nowym człowiekiem, Bóg otwiera przede mną, przed nami nowe możliwości. Otwiera bramę nadziei, przez którą możemy wejść i możemy teraz wejść na Jego pastwisko. Tak mówi Boże Słowo, że Pan Jezus to te drzwi, przez które przechodzimy do nowego życia. I kiedy patrzymy na to, co uczynił Pan Jezus Bartymeuszowi, widzimy, że postawa Jego była bardzo ważnym czynnikiem działania Jezusa. Jezus chodził w koło, czynił cuda. I gdyby Bartymeusz nie usłyszał, nie słuchał ludzi, którzy mu mówili dobrze, że musi przyjść do Jezusa, aby zmienić swoje życie. Gdyby Bartymeusz nie postanowił w swoim sercu, czyli nie uwierzył, że to, co mówią, ma sens i może zmienić jego życie. Gdyby Bartymeusz nie wołał, to Pan Jezus by się nie zatrzymał. Jestem w 100% przekonany. Pan Jezus by przeszedł przez bramę Jerycha i poszedł z tłumem ludzi dalej, a Bartymeusz siedziałby tam następne lata, niewidomy w swoim stanie, w jakim był, nim Jezus przyszedł. Ale jego postawa spowodowała, że on postanowił zrobić wszystko, aby zatrzymać Jezusa, by jego życie uległo zmianie. Jak jest dziś twoje, jak jest nasze postanowienie? Po co tu jesteśmy? Aby spędzić parę dni w tym miejscu, przy dobrej obsłudze, przy dobrej kuchni i pojechać? No, oczywiście, że też jest to fajne i można skorzystać. Ale najważniejszym celem, myślę, organizatorów, nas, którzy głosimy Ewangelię, jest to, aby każdy mógł zatrzymać Jezusa, aby mógł się z Nim spotkać, aby mógł doznać uwolnienia. Pochylmy nasze głowy. Panie, dziękujemy Ci, że tu jesteś. Dziękujemy Ci, że przechadzasz się między tymi rzędami, że Panie, Ty, nim my przyjechaliśmy, Ty już byłeś, Panie. Ty czekasz na grzesznika, Ty czekasz na człowieka. Panie, dziękuję Ci, że jesteśmy tutaj w takim gronie, jak jesteśmy i Ty masz dla nas przygotowane coś dobrego na ten dzień. Panie, oczekujemy Twojego działania. Wierzymy, Panie, że dotkniesz naszych serc. Proszę, abyś błogosławił szczególnie drugą sesję, na której będziemy mówić o uwolnieniu, o zniewoleniu. Będziemy dotykać, Panie, tam głębokich rzeczy w naszym życiu. I wierzę, Panie, że otworzysz nasze umysły, otworzysz nasze uszy, abyśmy usłyszeli, że dotkniesz nas, Panie, swoją mocą. W imieniu Jezusa niech tak się stanie. Amen.